Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No rządy, szczególnie lewackie, pozamykały narody, kraje, państwa w ramach pandemii. No a teraz wszyscy się dziwią, że jest bida, smród, brud i ubóstwo ogólnie dla wszystkich zamkniętych narodów, stanów, krajów i tak dalej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No paranoja jest taka, że ludzie, że... Jedyni fachowcy, no to byli lekarze, specjaliści od chorób zakaźnych, no i oni w zasadzie wszystko o tym zadecydowali. Wszystko inne było pominięte. Psychologia, psychiatra, zachowanie społeczne, zachowanie ekonomiczne, giełda, produkcja. Wszystko inne było wyrzucone w zasadzie. Wirusy. Najważniejsze były wirusy. Wirusologia się rozpowszechniła. No i to doprowadziło do makabrycznej sytuacji. To epidemiolodzy mówili trochę. No, dużo ostrzegało. Dużo ludzi ostrzegało. W Szwecji normalnie podeszli do tego. Doszli do wniosku, że selekcja naturalna. No, założyli, że część ludzi umrze. Ale nie takiej ilości, co ostrzegali w Ameryce. No a w Ameryce doszło do tego, że w zasadzie zaszczepili praktycznie wszystkich. No zostało tam 20-30%, nie chce się zaszczepić. No ale praktycznie rzecz biorąc zaszczepiają wszystkich. I najgorsze jest to, że w Europie ktoś, kto był chory, no to jest, to ma w sobie te antyciała naturalne, no i to wystarczy. No a w Ameryce przeskoczyli nawet to. Zmuszają ludzi, co byli chorzy, to zmuszają, żeby brali pierwszą, drugą szczepionkę, później połowę szczepionki przy tak zwanym wspomaganiu. No ale mamy teraz Boże Narodzenie, no i teraz wszyscy mówią o pieniądzach, tak? No bo Christmas, no to zawsze są jakieś podarunki, jakieś podsumowanie roku i tak dalej, i tak dalej. No i taki postępowy lewackie firma, to się nazywa Laboratorium Nierówności Światowych, no nierówności chodzi finansowych, w Paryżu, wydrukowali taki raport ponad 300 stron na temat nierówności ekonomicznej na całym świecie. No i takie podsumowanie, największe takie podsumowanie, no dla normalnego człowieka, no to jest dosyć śmieszne. No podsumowanie jest takie, że to było bardzo wspaniałe być milionerem, a szczególnie miliarderem, no bo jest w Ameryce, na świecie jest ponad 500 000 miliarderów, no to jest jeden na 10 tysięcy ludzi jest miliarderem. No i im się bardzo dobrze to powiodło, tak? No, patrząc na Pfizera, Moderny i te inne rzeczy, no, patrząc na tą produkcję w Chinach, no bo w Chinach na dzień dzisiejszy jest więcej miliarderów niż w Ameryce. No, to aż trudno do uwierzenia. No, jest tam trzy, cztery razy więcej mieszkańców, no ale w państwie komunistycznym Mao Tse-tung na dzień dzisiejszy, no to ja myślę, że on tam się w tym swoim grobie przekręca 50 razy i krzyczy o równości społecznej. No ale to te 520 tysięcy miliarderów na świecie, no to ja przypuszczam, że duża część jest właśnie w Chinach. No i ich pieniądze, ich wartość światowa do tej pory mieli powiedzmy 10%, a teraz mają 11% wartości skarbów świata. Pozostali miliarderzy, no to im się podniosło do 3,5%, a wcześniej mieli 2% z skarbów świata. Także no jest co dzielić. No. I o to właśnie chodzi w tej paryskiej, lewackim laboratorium nierówności i światowych, no bo oni no starają się, żeby podzielić te pieniądze. Zawsze lewica to przychodzi i nie patrzy się, jak się robi pieniądze, tylko kto robi pieniądze, jak można podzielić. No, te badania, no tam metodologia, no to dosyć taka kwestia zapytania jest, czy oni potrafili to robić. No,
przede wszystkim podkreślili, że pandemia i te zamknięcia, no to właśnie spowodowały całą tą sytuację. No i każdy normalny puka się w głowę i mówi, przecież to ludzie tacy jak wy, to ludzie tacy jak wy chcieliście zamykać wszystkie narody, państwa i kraje. No i kogo to dotyka? No dotyka właśnie najbardziej tych biednych, ci wszyscy biedni, którzy żyją od pierwszego do pierwszego, czy od pierwszego do 25. No to jest najbardziej, co biednych uderza. No i dlatego wszyscy normalni byli przeciwko tym wszystkim zamknięciom, przeciwko tym lockdowns. No i ci lewacy nie są w sumie zainteresowani, co spowodowało to, że ci super bogaci jeszcze są bardziej bogaci. No wszelakie cała polityka państwowa, polityka rządowa, regulacje i tak dalej, powodują to, że ceny podskoczyły w górę. Tak, także jeżeli ktoś miał fabrykę, fabryka była warta miliard, a później produkuje i warta jest 2 miliardy, no to nic dziwnego, że jest bogatszy o tyle, no, ale to są regulacje. To są regulacje, dużo jest część firm się zamyka, nie ma konkurencji, no bo są wszelakiego rodzaju hamulce dawane ze strony państwa. I kiedy ich się zapytali, dlaczego tego nie wspominają, no to odpowiedzieli właśnie ci autorzy tego raportu, odpowiedzieli, że za wcześnie. No jak to jest za wcześnie? Każdy normalny to rozumie. No dlaczego są nierówności? No nierówności były od dziesiątek tysięcy lat, tak, także że Lenin i Marx 100, 120 lat temu już o tych nierównościach tłumaczył, no ale autorzy koncentrują się na tym, że w sumie nierówności są bardzo, bardzo niedobre, no i starają się udowodnić, że to są ciągle jakieś takie pozostałości imperialistyczno-kolonialne. No nic o carskości i cesarzach europejskich nie wspominają. Jedyne co, to właśnie wspominają tylko... O Chińczykach też nie wspominają. Zawsze w zasadniczo to tylko atakują bogatą Amerykę. Chińczyków nie dotykają. No tam komunizm, no to powinien być jakiś równy. Jak się popatrzy na tą grafikę, no to tam pokazuje, że ta połowa, ta górna połowa, no to 1980 roku, no to w zasadzie jest bogatsza mniej więcej 1,5 razy do trzech razy. No ta dolna połowa, no to jest bogatsza, tylko tam mniej więcej wzrastało wśród tych najbiedniejszych 3-4% na rok. No tak, także to też nie jest tak źle. Wszyscy ogólnie rzecz biorąc zarabiają więcej, czy dostają więcej. No pytanie jest tylko, ile można za to kupić. Ale cały ten tort, który komuniści chcą podzielić, no patrząc na tą grafikę, no to wygląda na to, że po prostu tort się zrobił większy. No i chęć zabrania bogatym, jak te wszystkie janosiki do tej pory, no to zawsze się kończą tak, że zabierają bogatym, obiecują biednym, a w zasadzie dają swoim. No i to jest tak, nieustannie to samo i tyle, tylko że jest tylu naiwnych idiotów Lenina, że zawsze w to wierzy i zawsze atakuje. W tej analizie, nie ma ogólnie rzecz biorąc całej skali. To wszystko między innymi pokazują, że jest dolar 90, jest ten poziom biedy na świecie w 2017 roku. No to był jeden z
było 9%, czyli to jest najmniej od wielu, wielu dziesiątków lat. Także że ogólnie rzecz biorąc najbiedniejszych jest coraz mniej. No, poza tym pokazywanie dolar 10 na dzień jako bieda, no to też jest idiotyzm, no bo to w zasadzie nie powinno być pokazywany $1.90 na dzień, tylko powinno być pokazywany ćwierć kurczaka, czy powiedzmy tam nie wiem, kilo kiełbasy, czy ćwierć roweru, jakiś no kawę w kawiarni to bym nie podawał. No ale ci wszyscy fachowcy, co podają, no to powinni podawać cenę krowy na lokalnym rynku. Tak to bym zrozumiał, bo powiedzmy $1.10 w Afryce, gdzie krowa kosztuje $40, no to jest co innego niż $1.90 powiedzmy gdzieś tam w Azji, gdzie krowa kosztuje jeszcze inaczej. No ale wracając do tych fachowców, Tomasz Piketty, lewak, on się skoncentrował na tym, że wszystkie pieniądze, no to powinny być pocięte, podzielone, porozkładane, redystrybucja, totalne wymieszanie i sprawiedliwe rozdanie. Także wszyscy ci lewacy to zawsze patrzą na tym, jak ukraść. No Lenin to mówił, że ukraść złodziejom burżuazyjnym, no to nie jest kradzież, to jest wymiar sprawiedliwości, ludowy wymiar sprawiedliwości. No i to właśnie w ten sposób jest. Cały ten raport, no to ogólnie narzeka z lewackiego punktu widzenia, że rządy stały się biedniejsze. No, że rządy stały się biedniejsze. No, rząd to nie powinien być bogaty. Rząd to powinien tylko rządzić, zarządzać, wprowadzać ład i porządek, pilnować granic, pilnować, żeby bandyci się nie rozbestwili. Rząd to nie jest przedsiębiorstwo. Te wszystkie prywatyzacje rzeczy, które państwo, czy tam partia komunistyczna, no bo to z reguły prywatyzacja następuje wtedy, kiedy jest lewacki rząd jednopartyjny przez ileś lat. No i oni dochodzą do wniosku, że jeżeli nie ma żadnej opozycji, nie ma konkurencji politycznej, no to oni zawsze prywatyzują i mówią, że będą rządzili. No a później co się dzieje? Wszyscy ci komuniści zostają dyrektorami, nie mają pojęcia jak rządzić. No i to wszystko upada. Prywatyzacja, no to zawsze poprawia. Dlatego, że prywatnie każdy myśli, jak tu zarobić, no ale jak jest konkurencja, no to jest drugi, który myśli, jak zarobić, no i tam jest jakieś współzawodnictwo. No ale niestety, lewacy myślą, że gospodarka planowa, gospodarka rządowa, gospodarka socjalistyczna jakoś działa. No i Tomasz Piketty i całe lewactwo jedyne co myśli, no to tylko jak rozdzielić, jak zrobić tą dystrybucję, redystrybucję podzielić i porozdawać. Dlaczego tak się to wszystko ekonomicznie stało? No rządy w zasadzie zapieprzyły, no bo te szczepionki, no przez długi czas to nie było szczepionek, no ale nawet jak nie było szczepionek, no to ludzie powinni, to kiedy nosili te maseczki, powinni produkować, to wszystko powinno jakoś żyć, ci najbardziej zagrożeni powinni się schować, ci, którzy się tam bali, mogli chodzić bardziej w tych maseczkach, ale pozamykać całe narody i kraje, no to było bandytyzm. To był bandytyzm polityczny prędzej czy później. No w każdym razie mam nadzieję, że wyborcy to wszystko wygonią z rządu, wygonią z tych miejsc, gdzie ci ludzie decydowali. No i co? Teraz trzeba wrócić do normalności. Prywatne biznesy zaczynają działać normalnie. Tyle tylko, że jest inflacja. Ludzie rzucili się do sklepów, ludzie kupują, ludzie działają, ludzie wracają do pracy. Jest konkurencja na rynku pieniężnym, towarowym. No, dzielenie komunistów jak zwykle i raporty lewackie, które pokazują, jak podzielić. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Dziękuję, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych. Nie głosujcie na lewaków, nie głosujcie na socjalistów, marksistów. Cokolwiek oni nie mówią o sprawiedliwości społecznej, no to nie ma sprawiedliwości społecznej. Społeczeństwo, tylko każdy musi po prostu pracować i sobie wypracować swoją sprawiedliwość. Musi być uczciwy, musi płacić podatki do jakiegoś tam stopnia. No i jak się człowiekowi udaje, to jego rodzinie się udaje, to jego kręgom się udaje i wtedy państwo i naród jest szczęśliwy. Jeżeli socjaliści sztucznie starają się zmusić, wyrównać, pociąć cudze pieniądze, to się nigdy nie dobrze nie kończy. Przekaz dla socjalistów. No mam nadzieję, że będziecie głosowali w listopadzie 2022 roku na normalnych. No teraz już widzicie, co się stało. Trump co zrobił. Myślę, że kiedy mieszkacie w Ameryce, no to te wasze pieniądze są mniej warte i widzicie to. Widzicie naokoło tych polityków, wariatów, co się dostali do kongresu. Szalonego Bidena. Głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.